Cześć, z tej strony Paweł Wysowski, poligamia.pl. Konferencję giganta z Redmond mamy już za sobą. Pora więc szybciutko podsumować wszystko, co już wiemy. Nie przedłużam więc i przechodzę do konkretów, gdyż sporo się działo na scenie w Los Angeles. Konferencja Microsoftu w tym roku trwała o pół godziny dłużej niż zwykle, co oczywiście spowodowane było długo wyczekiwanym oficjalnym ujawnieniem Xbox One X. Stara nazwa została odrzucona, żegnaj więc Scorpio i witaj X. Jak się okazało, konsola ma być najmniejszym Xboxem rynku, jednocześnie oferując najwyższą wydajność z całej rodziny konsol, także konkurencji. Ośmierdzeniowy procesor taktowany z częstotliwością 2,3 GHz na jeden rdzeń, 12 GB RAM-u, GPU o mocy obliczeniowej 6 teraflopsów. To tylko niektóre ważniejsze elementy Xboxa One X, a zmian względem S-ki jest dużo więcej. Mamy tu do czynienia również z tak zwanym super samplingiem wzbogacającym rozgrywkę w rozdzielczości 1080p przy skalowaniu z 4K w dół. Tak jak w S-ce, udało się też pozbyć zewnętrznego zasilacza. Przejdźmy jednak do najważniejszego – data premiery i cena. Xbox One X pojawi się na rynku już 7 listopada wraz z nalepką cenową $500. Xbox One X pojawi się w Polsce równo z resztą świata, nie znamy jednak jeszcze polskiej ceny. Po niefortunnym przeliczniku dolarów na euro, dodaniu ceł, marsz i VAT-u, obstawiamy jednak grubo ponad 2,5 tysiące złotych. W trakcie prezentacji nowego sprzętu od Microsoftu gracze usłyszeli słowo Exclusive chyba z 50 razy. Nie dajmy się jednak zwieść, gdyż sformułowanie to było mocno nadużywane. Gry, które ukazać się mają na X-a, pojawią się również na komputerach z Windowsem 10. Zatem jeśli posiadacie już mocny komputer i oglądając wczorajszą konferencję pomyśleliście, że coś was ominie, to nie macie się o co martwić. Ponadto, jeśli zastanawiacie się, czy zmienić wysłużonego Xboxa One S na X, gdyż obawiacie się, iż produkcje przeznaczone na najnowszą konsolę Microsoftu będą różnić się od tych przeznaczonych na S-ka, to również mogę was uspokoić. Jak na razie wszystkie produkcje będą ujednolicone pod względem samej rozgrywki. Oczywiście zmiany graficzne będą, ale o wiele mniejsze niż przy przesiadce z Xboxa 360 na Xboxa One. X nie jest bowiem nową generacją, a po prostu mocniejszą propozycją w jej ramach na wzór PS4 Pro. Oprócz tego wszystkiego, wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, iż Microsoft poszerzy kompatybilność wsteczną. Już niedługo odpalenie starych xboxowych tytułów na waszych łanach będzie możliwe. Przejdźmy jednak do najciekawszej części całej konferencji, czyli gier. Na samym początku, jak łatwo było się domyślić, zobaczyliśmy najnowszą odsłonę kultowej serii wyścigowej Forza Motorsport 7. Premierowemu zwiastunowi towarzyszyła również premiera najnowszego modelu Porsche GT2 RS, który świat ujrzał po raz pierwszy właśnie wczoraj. Siódma część Forcy oferuje jeszcze piękniejszą oprawę graficzną w natywnym 4K, dynamiczne warunki pogodowe, tryb HDR oraz 700 modeli pojazdów i 30 nowych lokacji. Gra ukaże się na Xbox One oraz Windows 10 już 7 października. Kolejnym ważnym tytułem ujawnionym w trakcie konferencji było Metro Exodus. Wierzcie lub nie, ale podczas oglądania tego pierwszego gameplayu miałem ciarki na całym ciele. Genialny klimat postapokaliptycznej Rosji, inspirowany powieściami Dmitrija Glukowskiego, powraca i to w wielkim stylu. Produkcja przeszła zarówno lifting graficzny, jak i spore zmiany rozgrywki. Od teraz przyjdzie nam przemierzać otwarty świat z nowiutkim arsenałem broni, choć w towarzystwie znanych nam postaci. Znów wcielimy się w postać Artioma. Jak na razie to praktycznie wszystko, co wiemy na temat Metra Exodus. Gra pojawi się dopiero w 2018 roku. Nie mogło również zabraknąć najnowszej odsłony przygód Assassina. To co najbardziej rzuca się w oczy to zmiana systemu walki na bardziej soulsowe, wyraźne odskoki, choć pomieszane z niedorzecznym bullet time'em i korzystaniem z sokoła jako z klasycznego drona.
Więcej dowiecie się z gameplayu, którego fragment zobaczyć możecie obecnie w tle. Z nieco mniejszych produkcji mieliśmy okazję podziwiać od dawna zapowiadanego Sea of Thieves oraz ciekawe Ashen. Szkoda tylko, że wyczekiwany przeze mnie State of Decay 2 nie wygląda zbyt kolorowo. Microsoft powinien zapaść się pod ziemię podczas pokazu zwiastuna, który uwypuklił znane nam już z poprzedniej części problemy. Toporne animacje postaci czy wątpliwej jakości grafika. The only family you've got is about to tear itself apart. Will you end the life? Z obecnych na rynku tytułów Microsoft pokazał również Players Unknown Battlegrounds, które trafić ma także na konsolę Xbox One, zupełnie omijając PS4. Oprócz niego, gigant z Redmond nie byłby sobą, gdyby na ogromnym ekranie nie pojawił się Minecraft. Tym razem Mojang próbuje wciskać nam DLC z zawartością graficzną, zatem dokładnie to samo, co dają nam w pełni darmowe mody. W międzyczasie mieliśmy szansę zobaczyć jeszcze ponad 30 gier, z których na szczególne wyróżnienie zasługują Ori and the Will of Whispers, Shadow of War, Mordo, you'll need to do it deep. There's a fortress nearby. They say it's ruled by a two-headed troll big as a mountain and deadly smart. Life is Strange Before the Storm. Follow me home, pretend you. Crackdown 3. They killed the power around the world. We're gonna light it back up. The Last Night The Darwin Project. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej poligamia.pl. Na dziś to wszystko, do usłyszenia w jutrzejszym podsumowaniu konferencji Sony, które, przypomnę, odbędzie się dziś, choć tak właściwie to już we wtorek, o 3:00 w nocy. Cześć! 2 players remaining.